W 1989 roku, podczas upadku muru berlińskiego, gwałtowna burza przechodzi przez Europę Zachodnią, powodując częste zakłócenia elektryczne. Choć stan ten jest bardzo poważny, chłopiec z Hiszpanii, Nicolas Arte, wydaje się nim cieszyć. Nagrywa siebie grającego różne melodie na gitarze. Ale właśnie wtedy słyszy krzyki. Zerkając przez okno, Nico zauważa swojego sąsiada, Angela Prieto, który walczy ze swoją żoną. Przestraszony, że może stać się coś złego, powoli udaje się w kierunku ich domu i zakrada się tylnymi drzwiami. Kiedy dociera do salonu, znajduje żonę Angela leżącą martwą na podłodze. Chłopiec przeżywa traumę i zaczyna krzyczeć na całe gardło. Niestety, Angel przybywa tam z nożem, najwyraźniej po to, by go zabić. Przerażony Nico wybiega z domu, ale zanim zdąży wezwać pomoc, potrąca go samochód. Następnego dnia Angel zostaje zatrzymany przez policję pod zarzutem morderstwa, a Nico zostaje uznany za zmarłego w szpitalu. Następnie film przenosi się do roku 2014, gdzie podobna burza przechodzi przez Europę. Para, Vera Roy i David Ortiz, właśnie wprowadzili się do domu Nico po jego remoncie. Mają 2-letnią córkę o imieniu Gloria. Vera jest z zawodu pielęgniarką, a David bankierem. Ten ostatni często wyjeżdża w podróże służbowe, ale wydaje się bardzo kochać swoją rodzinę. Pewnego wieczoru, podczas porządków w sklepie, para natrafia na stary telewizor i kamerę Nico. Znajdują również kolekcję kaset, co wzbudza ich ciekawość. David montuje zabytkowe urządzenia i odkrywa, że nadal działają. Większość kaset przedstawia Nico ćwiczącego grę na gitarze i spędzającego czas z mamą. Ale właśnie wtedy dzieje się coś dziwnego. Telewizja zaczyna nadawać na żywo o upadku muru berlińskiego. To ta sama wiadomość, którą Nico i jego mama oglądali w 1989 roku. Następnego dnia para zaprasza swoich sąsiadów, Aitora i jego mamę, Klarę, na kolację. Vera wyjaśnia, że ich telewizja niespodziewanie wyemitowała wiadomości z 1989 roku, ale oczywiście nikt jej nie wierzy. Aby zmienić temat, David opowiada o chłopcu z kasety wideo, a Aitor natychmiast go rozpoznaje. Ujawnia, że chłopiec był jego najlepszym przyjacielem, Nico, który zmarł w 1989 roku. Następnie Aitor zaczyna wyjaśniać całą historię o tym, jak Nico odkrył, że jego sąsiad popełnia morderstwo i jak został zabity podczas próby ucieczki. Z jakiegoś powodu Klara jest bardzo niespokojna przez całą historię. To oczywiste, że coś ukrywa. Po wyjściu gości David przeprowadza badania na temat Nico. Dzięki artykułowi dowiaduje się, że Angel popełnił coś nie do pomyślenia zaledwie 3 miesiące po odbyciu kary. Jednak przed śmiercią wyznał, że zamierza pochować szczątki żony w swoim warsztacie. Tej nocy pogoda jeszcze bardziej się pogarsza i zaczyna grzmieć. Śpiącą spokojnie Verę nagle budzi hałas dobiegający z salonu. Przestraszona, powoli udaje się do salonu, gdzie znajduje stary telewizor pokazujący te same wiadomości z 1989 roku. Vera próbuje go wyłączyć, ale w tym samym momencie pojawia się Nico ze swoją gitarą. Jest to dokładnie ten sam moment, w którym próbował się nagrać, jak pokazano w pierwszej scenie. W tym momencie Vera nie może pojąć, co się dzieje. Próbuje odejść, by zadzwonić do męża, ale właśnie wtedy Nico, z drugiego końca telewizora, zauważa ją. Jest równie zszokowany, widząc kogoś wewnątrz swojej kamery wideo. Mimo to wita się i pyta Verę, czy go słyszy. Ta, przestraszonym tonem, odpowiada tak, po czym zaczynają rozmawiać. Na początku Vera próbuje mu uświadomić, że pochodzi z 2014 roku, ale on myśli, że żartuje. Nagle Nico słyszy swojego sąsiada, pana Angela, kłócącego się z żoną. Vera, słysząc całą historię od Aitora, wie, że wydarzy się coś złego. Błaga więc Nico, by nie wychodził z domu. Ujawnia nawet, że umrze, jeśli zdecyduje się wejść do domu pana Angela. Pomimo ostrzeżeń, Nico opuszcza dom i ostatecznie dowiaduje się o morderstwie. Jednak ponieważ Vera opóźniła go na chwilę, nie został potrącony przez samochód, a tym samym jego życie zostało uratowane. Z drugiej strony, zdezorientowana Vera postanawia zapomnieć o wszystkim i idzie spać. Ma nadzieję, że wszystko, czego była świadkiem, było tylko koszmarem. Nie wiedziała jednak, że dziwne spotkanie z Nico było tylko początkiem czegoś brutalnego. Następnego ranka niespodziewanie budzi się w swoim szpitalu, nie pamiętając, jak się tam znalazła. Właśnie wtedy jeden z jej kolegów podchodzi do niej i mówi: czekamy na ciebie. Myśląc, że po prostu zasnęła ze zmęczenia, Vera udaje się na salę operacyjną, tylko po to, by dowiedzieć się, że wszystko się zmieniło. Z jakiegoś powodu główny lekarz zachowuje się jak pielęgniarka, a cały personel w sali zwraca się do Very Per, pani doktor. Ta ostatnia próbuje zapewnić, że jest po prostu pielęgniarką, ale wszyscy myślą, że żartuje.
To sprawia, że Vera zakłada, że ma halucynacje, więc wychodzi z pokoju, aby się uspokoić. Wkrótce potem dociera do szkoły swojej córki, Glorii, aby ją odebrać. Jednak wszyscy uczniowie twierdzą, że nie mają przyjaciółki o tym imieniu. Przerażona, pędzi do biura swojego męża Dawida i próbuje wyjaśnić zniknięcie ich córki. Ale, co zaskakujące, nawet on jej nie rozpoznaje. Nie mając wyboru, udaje się na posterunek policji i błaga o pomoc. Młody oficer bierze jej sprawę i zadaje jej kilka pytań. Vera wyjaśnia wszystko, co doprowadziło do tego dnia, w tym dziwny telewizor. Zgodnie z oczekiwaniami funkcjonariusz nie jest przekonany jej odpowiedziami i zaczyna wątpić w jej zdrowie psychiczne. Sprawdza nawet akta Wery i ujawnia, że nie jest mężatką i nie ma córki. Zamiast pomóc, kieruje ją na natychmiastowe badania lekarskie. Później Vera udaje się do szpitala, w którym pracuje i poddaje się badaniu rezonansem magnetycznym. Na szczęście wyniki są w normie, co wskazuje, że jej mózg funkcjonuje prawidłowo. Po badaniach udaje się do swojego biura, gdzie znajduje kilka certyfikatów i trofeów z napisem dr Vera Roy. W tym momencie Vera zdaje sobie sprawę, że stało się coś bardzo złego. Nie tracąc czasu, udaje się do swojego domu i wdziera się tylnymi drzwiami. Ku jej przerażeniu, cały dom wygląda inaczej. Vera nerwowo wyszukuje w internecie nazwisko Nicola Sarte. I oto dowiaduje się, że pewien pisarz opublikował książkę, w której Nico jest głównym bohaterem. Książka jest najwyraźniej o podróżach w czasie. Vera próbuje dowiedzieć się więcej na ten temat, ale właśnie wtedy od tyłu podchodzi do niej kobieta. Ujawnia, że jest właścicielką domu. Chwilę później przybywa również jej mąż, którym jest nie kto inny jak sam David. Vera jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że miłość jej życia jest w rzeczywistości mężem innej kobiety. Nagle na zewnątrz pojawia się policja, więc Vera jest zmuszona uciekać. Zamieszanie przyciąga również niektórych sąsiadów, w tym mordercę z 1989 roku, Angela. Nie został on zatrzymany w tej linii czasowej, a jego nową żoną okazuje się być matka Aitora, Clara. Tymczasem w 1989 roku Nico jest równie zdezorientowany, ponieważ spotkał kobietę z przyszłości. Mając nadzieję na ponowną rozmowę z nią, siedzi cały dzień obok magnetowidu, ale nic się nie dzieje. Dlatego tego wieczoru wstaje i powoli udaje się w kierunku domu Angela, aby sprawdzić, czy wszystko było tylko snem. Niestety tak nie jest, gdyż w wannie znajduje martwe ciało kobiety. Po chwili Nico zaczyna szukać wskazówek wewnątrz domu. W końcu natrafia na paszport, który zawiera nazwisko zmarłej kobiety, ale zdjęcie Klary. To ostatecznie uświadamia mu, że Angel i Klara są w związku. Teraz planuje ona wykorzystać tożsamość jego zmarłej żony i polecieć do innego kraju. Jeśli jej się uda, sprawa morderstwa nigdy nie wyjdzie na jaw. Jednak mały Nico nie chce, aby tak się stało. Przygotowuje się do wyjazdu z paszportem, ale właśnie wtedy pojawia się Angel. Nico szybko chowa się pod łóżkiem, z którego dobrze widać wannę. Musi więc niechętnie patrzeć, jak Angel dokonuje sekcji jego żony. Po chwili do mordercy ktoś dzwoni i wykorzystując okazję, Nico ucieka z domu. W teraźniejszości Vera spotyka swojego sąsiada i wieloletniego przyjaciela, Aitora, i prosi go o pomoc. Zgodnie z oczekiwaniami, nie rozpoznaje jej, więc Vera zaczyna wyjaśniać niektóre z jego osobistych szczegółów. Ujawnia również, jak się poznali. Był rok 2011 i natknęli się na siebie w metrze. Przez kilka tygodni spotykali się regularnie i stali się dobrymi przyjaciółmi. Przyjaźń szybko przerodziła się w związek, ale pewnego dnia Aitor przedstawił ją jednemu ze swoich przyjaciół, Dawidowi. Vera natychmiast się w nim zakochała i wiedziała, że to ten jedyny. Następnie oboje zaczęli się spotykać, a także się pobrali. Słysząc to wszystko, Aitor zaczyna się śmiać, ponieważ wciąż nie wierzy, że cokolwiek z tego się wydarzyło. Nazywa ją po prostu wariatką, po czym udaje się do pracy. W następnej scenie oficer śledzi Werę i próbuje zabrać ją do szpitala, ale bezskutecznie. Zamiast tego chce wskazówek dotyczących lokalizacji Nicola Sarte. Oficer natychmiast rozpoznaje to nazwisko, ponieważ czytał o nim książkę. Aby dowiedzieć się więcej, postanawiają odwiedzić pisarkę. Tego samego dnia obaj podchodzą do pisarki i pytają ją o jej książkę. Kobieta zdradza, że właśnie wydrukowała książkę, a cały pomysł podsunęła jej mama Nico. Na pytanie, czy poznała chłopca, pisarka odpowiada, że nie. Tymczasem Vera wyjaśnia, że jest podróżniczką w czasie, o której mówił Nico. Spotkali się podczas śmiertelnej burzy, kiedy ich linie czasowe się przeplatały. Jednak pisarka uważa, że żartuje i odmawia podania jakichkolwiek dalszych informacji. Z tego powodu Vera błaga oficera, aby odzyskał lokalizację Nico z policyjnej bazy danych. Ten odpowiada, że nie jest to możliwe, chyba że ma ku temu silny powód.
Vera zastanawia się przez chwilę i nagle przypomina sobie, jak Angel planował pochować swoją zmarłą żonę w swoim warsztacie. Przekazuje te informacje oficerowi i rozpoczyna się operacja przeszukania. O dziwo, jej informacje okazują się prawdziwe, a szkieletowe szczątki kogoś zostają stamtąd wydobyte. To nieco przekonuje oficera, że Vera rzeczywiście mówi prawdę. Wręcza jej więc kartkę z adresem Nicola Sarte i żegna się z nią. Później Vera dociera pod wspomniany adres, który okazuje się być hotelem. Wewnątrz nie znajduje Nico, ale zamiast tego natrafia na Davida, który spędza romantyczne chwile z kobietą. Zdradza on swoją żonę z tej linii czasowej. Vera jest zdruzgotana, ponieważ oznacza to, że David zdradzał ją również w prawdziwej linii czasu. Kiedyś znalazła przy nim zapałkę, która należy do tego hotelu. Odkładając wszystkie emocje na bok, Vera postanawia podjąć działania. Ponieważ David jest bankierem, prawdopodobnie ma dane wielu osób, w tym Nico. Dlatego szantażuje go, aby znalazł te informacje, w przeciwnym razie sprzeda go żonie. David niechętnie się zgadza i w końcu odnajduje Nicola Sarte. Z drugiej strony, po znalezieniu szkieletowych szczątków, Angel i jego nowa żona, Clara, zostają aresztowani. Zostają zabrani do pokoju przesłuchań, gdzie ten sam oficer zadaje im pytania. Następnie film cofa się do roku 1989, w noc, w której wszystko się wydarzyło. Angel widzi, jak zbliża się do Klary, gdy jego obecna żona podchodzi do niego. Wściekła żona chwyta nóż i zaczyna nim wymachiwać. Jest bliska zabicia Klary, ale niestety Angel interweniuje, a nóż przypadkowo przechodzi przez jej własny żołądek. Następnie zostaje zrzucona ze schodów, co skutecznie kończy jej życie. W teraźniejszości oficer pyta Angela, dlaczego zabił swoją byłą żonę, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Wtedy ujawnia coś szokującego. Wyjaśnia, że zaraz po incydencie Nico udał się na posterunek policji i wszystko zgłosił. Jednak zapisy pokazały coś innego. Żona Angela była w rzeczywistości w Paryżu, a szczegóły jej lotu zostały również zweryfikowane przez władze. W rezultacie Nico został uznany za szaleńca, a jego matka musiała zabrać go z miasta. Od tego dnia chłopiec spędził resztę swojego życia w zamieszaniu. Wiedział jednak, że po kilku latach w końcu spotka kobietę z przyszłości. Nico czekał więc i czekał. Następnie pokazano nam upływ czasu jego dorastania. Mijają 22 lata, a dorosły Nico okazuje się być nikim innym jak oficerem. Pewnego dnia w końcu zobaczył ją w metrze i podszedł do niej. Tymczasem Vera udaje się pod adres Nico i w końcu go znajduje. Jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że to ten sam oficer, z którym się kontaktowała. W tym momencie burza ponownie powróciła. Nico ujawnia, że chciał jej wszystko powiedzieć, ale nie mógł, ponieważ jej umysł był już zdezorientowany i kruchy. Tak więc, krok po kroku, dawał jej wskazówki, które w końcu doprowadziły ją do niego. Nico wyjaśnia następnie, że po tym, jak podszedł do niej na stacji metra, stali się dobrymi przyjaciółmi. Następnie zbliżyli się do siebie i ostatecznie zaczęli się spotykać. W końcu pobrali się i zaczęli wieść szczęśliwe życie. Nico zawsze chciał zapytać ją o tę burzliwą noc, kiedy się poznali, ale nie chciał narażać ich związku. Dlatego zataił prawdę przed samym sobą. Słysząc to wszystko, Vera doprowadza się do łez, ale nadal nie chce żyć w tej linii czasu. Jest gotowa zrobić wszystko, aby ponownie spotkać się z córką. Następnie w końcu dowiadujemy się, w jaki sposób zmieniono linie czasowe. W oryginalnej linii czasowej z 2014 roku, kiedy Vera zobaczyła Nico z 1989 roku i uratowała go przed zbliżającą się śmiercią, rozpoczęło to łańcuch reakcji. Ponieważ Nico nigdy nie umarł, miał obsesję na punkcie znalezienia podróżnika w czasie. Po 22 długich latach w końcu ją spotkał i rozpoczął z nią romantyczny romans. Z tego powodu Vera nigdy nie poznała Aitora ani jego przyjaciela Davida. Oznacza to, że nigdy nie wyszła za mąż ani nie miała córki. Gdy wszystko przelatuje jej przed oczami, Vera błaga Nico, aby pomógł jej dostać się do jego osi czasu, ale ten nie chce jej puścić. Tak więc, nie mając już żadnych opcji, popełnia coś nie do pomyślenia. Teraz, aby sprowadzić ją z powrotem, Nico jest zmuszony do działania. Nie tracąc czasu, włamuje się do swojego dawnego domu i wyciąga telewizor oraz kamerę wideo. Podczas burzy Nico podłącza urządzenie i po drugiej stronie znajduje siebie z 1989 roku. Następnie opowiada chłopakowi o wszystkim i prosi go o pomoc. W następnej scenie Vera budzi się w swoim domu, zdezorientowana. Jednak kiedy się odwraca, z ulgą znajduje obok siebie Davida. Następnie pędzi do drugiego pokoju i w końcu łączy się z córką. Okazuje się, że Nico uporządkował wszystko w innej linii czasowej. Wiedział, że miłość jego życia nigdy nie wróci, ale najważniejsze było dla niego jej szczęście. W
Film kończy się, gdy Vera ponownie ujawnia miejsce, w którym Angel ukrył szczątki swojej byłej żony. Gdy policja sprawdza teren, Vera natrafia na Nico. O dziwo, on już jej nie rozpoznaje. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.